wyrażając wdzięczność za pomoc w odepchnięciu zagrożenia bolszewików od Warszawy, Józef Piłsudski dokonał aktu oddania Polski sercu Najświętszej Panny Maryi. Jako naczelnik Rzeczpospolitej Polskiej, najwyższy wódz Wojska Polskiego, imieniem własnym i całego narodu, składam Tobie, Najświętsza Panno Maryjo, a przy szczebie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, najgorętsze dzięki za wszystkie łaski wyświadczone narodowi polskiemu w ciągu 9 wieków, za wydźwignięcie do ciężkiej niewoli i za zwycięstwo oręża polskiego w ostatnich walkach. Wdzięczni za Twoją opiekę, błagamy Cię o nią nadal. My, dzieci Twoje i poddani Twoi, bądźże nam jednotą dobrą matką i łaskawą królową. Oddal o nas grzechy i klęski, a przywróć nam pożądany pokój.